Dzień dobry, witam, Majka z tej strony. Kadr nietypowy. Dlaczego? Spójrzcie sami. Pogoda nie rozpieszcza. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na takim malutkim treningu, jeżeli chodzi o metod Federa, ponieważ dawno na metody nie łowiłem. Postanowiłem sobie potrenować i na zaproszenie mojego serdecznego kolegi wpadliśmy do miejscowości Łagówek na takie małe, prywatne oczko. Nie za duża woda, nie za mała. Jest troszeczkę karpia, trochę lina, jakieś kroczki, te sprawy. A mury się też trafiają, karasie też pływają. Zobaczymy, co się dzisiaj uda odłowić. Na chwilę obecną to co? Muszę jeszcze chwilę przeczekać pogodę, bo cały czas siąpi, cały czas deszcz pada. No ale ma się poprawić, także zobaczymy to na dalszym załączniku. Odrobinę aliena z osmo. Truskaweczka z Eldorado. I prażony krompiter z Eldorado. Peleciki sobie teraz odsączymy, niech troszeczkę nadmiar wody zejdzie i za 15 minut powinno być gotowe do łowienia. Dzisiaj będziemy łowić na dwa lekkie federki, czyli jeden to jest Genlock Enzo 360 do 75 wyrzut,
z kołowrotkiem Ninja Match Feather LT4000C. Drugi zestaw to wędzisko Daiwa Ninja Method Feather do 80 gram 360 z kołowrotkiem Daiwa Ninja BRL T4000. Tu i tu koszyki 30 Prestona. Teraz sobie zanęcimy jedną linię. Prawą stronę zrobimy sobie na słodziutko, czyli kukurydzę. Albo nie, lewą zrobimy na kukurydzę, a prawą zrobimy na aliena. Zaklipsujemy sobie zestaw, bo sprawdzaliśmy mniej więcej z grubsza dno. Już wiemy, gdzie jakie mamy głębokości. Teraz będziemy sobie sprawdzać. Co się dzieje?
ubranie jest. Troszeczkę dzisiaj połowione już ostatecznie na jedną wędkę, bo brań było tak dużo, że dubli było tyle, że troszeczkę miałem związanych, poplątanych zestawów, dlatego musiałem już zrezygnować z jednego wędziska i leciałem na jedną wędkę. No, połowiliśmy chyba gdzieś ile? Około 32 sztuk było? 31, 32 plus minus gdzieś, no 30 z hakiem. W ten sposób. Nie wszystkie hole oczywiście nagrane, bo przecież też nie będziemy cały czas rzucać tych samych ryb, nie? Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam.